Witajcie wszyscy. Dzięki bardzo za przybycie. Dziękujemy tak samo ludziom na live'ie, jak ludziom tutaj na miejscu. Trwają zapisy na FIFA, także zapraszamy wszystkich tutaj, żeby wziąć w nim udział, w tym turnieju naszym, bo można wygrać ciekawe nagrody. Również jest mały konkurs dotyczący właśnie symulatora. Możecie dzięki wykręceniu najlepszego czasu również liczyć na jakąś fajną nagrodę. Jeśli chodzi o nasze spotkanie z ekspertami w sprawach frontendu, to myślę, że najlepiej sami przedstawią, co dzisiaj będą chcieli nam opowiedzieć. Zachęcamy oczywiście do brania czynnego udziału, tak samo jak na live'ie, tak i tutaj. Liczyłbym na wasze pytania, jeśli cokolwiek będzie powodować wątpliwości, to jak najbardziej uderzajcie, będziemy to od razu próbowali rozwikłać. W momencie, kiedy zauważymy, że ktoś faktycznie wykazuje się super aktywnością, to na pewno będziemy chętnie rozdawać kody, jakiś PaySafe card albo po prostu tutaj na miejscu jakieś inne giftpaki. Na pewno chcielibyśmy przypomnieć o tym, że jeśli ktoś zarejestrował się i jest tutaj na miejscu, a jeszcze nie odebrał swojego paka powitalnego, no to można podejść przy wejściu, jest stolik, rozdajemy tam właśnie takie bitsy, które można wykorzystać na barze, na jakiś dowolny tam napój, powiedzmy piwko, albo jakąś kolkę, czy nawet szota wódki, jeśli ktoś potrzebuje, żeby właśnie zadawać chętniej pytania. Oprócz tego mamy też naokoło sceny stanowiska komputerowe, można zagrać sobie w CS-a, odpalić sobie jakąś gierkę i miło spędzić czas. Oprócz tego o godzinie 20:45 jest mecz Polska-Szkocja, więc dopingujemy naszym albo Szkocji, w zależności czy ktoś jest fanem polskiej ligi. Oprócz tego, albo nie, właściwie na tym skończę. Przekazuję głos chłopakom i dzięki bardzo za przybycie jeszcze raz. Fantastycznie. Halo, halo, cześć, już nas słychać. Mnie też słychać? Też cię słychać, tak. Cześć, dzień dobry. Pozwólcie, że się przedstawimy może na wstępie. Ja się nazywam Michał Michalczuk, pracuję na co dzień w Atlassianie. Mamy taki mały issue tracker, Jira, może kojarzycie. Jestem tamtym liderem. Oprócz tego, a to może za chwilę. A ty? No ja się nazywam Michał Miszczyszyn z Type of Web głównie. Też Mówię. Pracuję. Też pracuję. A ty też, Michał. Także warto jeszcze dodać, że mamy też jedną inicjatywę, którą wspólnie z Michałem i naszym kolegą Bartkiem Cytrowskim prowadzimy. Są to śniadania z programowaniem, które robimy wspólnie z Just Join It. I mówię o tym na wstępie, pewnie jeszcze powiem o tym jeszcze pod koniec, bo jutro o 8:45 musimy podnieść nasze 4, czyli łącznie 8 liter i nagrać kolejny odcinek z przeglądem newsów najświeższych. A dzisiaj? Najważniejszych. Najważniejszych, tak. Wybraliśmy sobie z Michałem trochę rzeczy z ostatniego pół roku, które bardzo mocno wpłynęły na nasz, na nasz JS-owy i frontendowy światek i damy wam do nich kontekst i mały update, czyli co się wydarzyło, dlaczego i jaki jest ciąg dalszy. Jasne. Jakbyście mieli jakieś pytania, komentarze albo chcielibyście wziąć udział w dyskusji, to dajcie znać. Zapraszamy tutaj. Tak, podnoście ręce, krzyczcie, mówcie po prostu do nas. Mamy też nagrody dla was. Mamy fanty do rozdania na żywo, mamy fanty do rozdania online. Tak, będą to PaySafe karty oraz bony na Amazona do wykorzystania. No i koszulki jakieś takie. Do ubrania. Do ubrania. Tak. Na siebie, nie na dokumenty. Słuchaj, odpaliłbyś tylko jeszcze nasz komunikator, abyśmy widzieli gdzieś... Tak, mam cały czas pytania. Fantastycznie. Dobra, słuchajcie, to co? Tak, bo widzimy też wasze komentarze, będziemy też zarówno live, jak i nie live. Będziemy zbierać będziemy też na nie odpowiadać, także... Dobra. Nie krępujcie się. Także co, nasz bardzo niezobowiązujący, luźny w formacie przegląd najważniejszych rzeczy z ostatnich pół roku. Możemy zacząć. A zaczniemy od tematu. Jakiego? Etsy. Że Etsy przemigrowało z Reacta na Preacta. I właściwie dlaczego? Jaki jest kontekst? W ogóle ja nie wiem tak naprawdę, czy nie powinniśmy zacząć od tego w ogóle, co to jest Preact. To brzmi jak React, ale to nie jest React. Go for it. Więc Preact to jest taka biblioteka, która jest kopią Reacta w pewnym sensie. Tylko, że ich celem było... stworzenie czegoś, co jest lżejsze, mniejsze i do pewnego stopnia przynajmniej kompatybilne. Tak. Nawet dość mocno, żeby nie było... Preact bardzo był popularny, może pamiętacie, jakieś 2 lata temu była afera związana z licencją Reacta. Się okazało, że React miał bardzo
chamską licencję w stosunku do różnych enterprise'ów, która nie pozwalała na używanie tego komercyjnie w jakimś zakresie? Znaczy, tak naprawdę to potem były jakieś interpretacje prawników, którzy twierdzili, że nic się nie stało, tylko to była panika. No ale sam fakt jakby, że oni odbiegli od tej zwykłej licencji MIT tak. na rzecz jakichś tam swoich klauzul, to już powodowało pewną niepewność wśród największych korporacji, tak. bo wiadomo jak to jest z takimi prawniczymi bitwami, szczególnie w USA. Finalnie było tak, że na tej fali Preact, który jak widzicie właśnie na ekranie, to jest bardzo lekka w wadze, bo 3-kilobajtowa alternatywa do Reacta, która ma praktycznie takie samo API. Jest, ma feature parity, czyli zgodność feature'ów bardzo mocną. Ma praktycznie to samo API, także możecie nawet nie skumać, że kod, na który patrzycie, nie jest Reactem, tylko Preactem. I wtedy bardzo mocno poszło do góry. Pamiętam, że też Google bardzo mocno zaczęło go wtedy w tych swoich AMP używać. To był jakiś taki punkt zwrotny. No i teraz Etsy przepisało się w 2022. Tak, czyli sprawa dosyć świeża. I dlaczego? To jest też dosyć ciekawe, bo oni cały czas byli na wersji 15 Reacta. Mhm. To jest, teraz mamy betę 18, tak. w międzyczasie wyszła 17 czy 16, więc oni byli dosyć na dosyć starej wersji. I oni uznali, że przepisanie tego na Preacta będzie wymagało mniej pracy, paradoksalnie, niż upgrade do kolejnej wersji zwykłego Reacta. Co, powtórzę się, jest, wydaje się być mocno paradoksalne, no bo tak. jak to jest w ogóle możliwe? I wspominałeś o tym, że okazuje się, że Preact ma o wiele większą kompatybilność wstecz do starszych wersji Dokładnie. Niż React. Dokładnie tak. I okazało się, że właśnie, że Preact jest dużo bardziej kompatybilny wstecz. Oni wspierają, zachowują kompatybilność zarówno z tą linią 15, coś tam, Reacta, jak i z tymi nowszymi, które wprowadziły sporo zmian, między innymi hooki. No i co ciekawe, właśnie ci osoby odpowiedzialne za to w Etsy uznały, że łatwiej im będzie zmigrować na Preacta. A poza tym drugą zaletą było to, że to, po zbudowaniu ten bundle był 6 razy lżejszy. Bo, z tego, co właśnie tak, aż sobie znalazłem ten bardzo konkretny fragment. Jest. Preact ma ile? 4 kilobajty, a React ma 38,5. Tak. Co jednak jakkolwiek trochę robi. Tak. Musimy znaleźć jakiś dobry segway. Tak, ale co ty w ogóle o tym myślisz? Szczerze, ja się trochę zdziwiłem, bo o ile 2 lata temu naprawdę był to dość naturalny ruch ze względu na licencję, tak jak Preact jest dość naturalnym wyborem, jak faktycznie musisz bardzo mocno ograniczyć bundle size'a, tak Etsy, która jest dużą platformą, która i tak serwuje grube kilobajty JS-a i różnych asetów swoim użytkownikom. Bardzo mnie to zdziwiło pierwotnie. Totalnie mnie nie dziwi, że wybrali to ze względu na możliwość łatwiejszej migracji, podbicia się do 17 bez przepisywania dużej ilości kodu, czyli ta zgodność wstecz. Bardzo nieoczywiste dla mnie, ale szczerze, z punktu widzenia biznesowego jest spora szansa, żebym też mógł pójść w takim kierunku, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko naraz. Zaskoczyło mnie to, zdecydowanie tak. No, totalnie. Słuchaj. Ale porozmawiajmy może o... Zróbmy taki segue. Dawaj. Proponuj. Co myślisz o licencjach w ogóle na oprogramowanie? Bo skoro zaczęliśmy od tych licencji... Dobre. Czy może nie konkretnie o licencjach, ale o tym, w jaki sposób tym oprogramowaniem się zarządza, szczególnie, że ono jest open source. W jaki sposób open source ma na siebie zarabiać, skoro ma open source'owe licencje? I hear you. To jest dobry, segue. Jeśli byliście online w styczniu, to na bank naciliście się na to. Mamy jakieś pytanie, słuchaj. Ale chciałem zapytać, jak personalnie widzicie przyszłość Preacta? Myślicie, że więcej stron, szczególnie bardzo popularnych i dużych stron, będzie korzystało z tego narzędzia? Czy będzie to jakoś standardową opcją? Czyli pytanie było, jak widzimy przyszłość Preacta i czy... Jaka będzie przyszłość tego projektu według nas? Szczerze, ja widzę Preacta w zastosowaniu AMP, to się chyba AMP nazywało. Tylko, AMP jest to takie, ale wtedy jeszcze nie było. ale tego typu zastosowania, czyli potrzebujemy naprawdę minimalnego bundle size, tutaj widzę Preacta jako wybór, ale chyba wyłącznie w tych miejscach.
To jest też dobre pytanie, ponieważ wydaje mi się, że bardzo łatwo można przetestować, czy nasza aplikacja po przejściu na Preacta, co powinno być w sumie bezbolesne i w miarę proste, czy ona nadal działa tak samo? No pytanie, czy wiesz, czy się nie wywali na pysk cały ekosystem, który masz podpięty. Tak, ale nie jeżeli na przykład... React to jest cienka lipka, gro to jest przecież biblioteki, których używasz. Tak, ale jeżeli na przykład tworzysz coś, co niekoniecznie jest aplikacją, tylko na przykład statyczną stroną, która korzysta z Reacta, a jest teraz taka moda, to tak. Użycie Preacta może ci znacznie obniżyć bundle, nawet właśnie tak. Sześciokrotnie. Więc tak. To może mieć sens, szczególnie, że prawdopodobnie i tak nie odczujesz różnicy. Ale i tak, szczerze, i tak bym się nie spodziewał. To dam tutaj inny przykład. Nie wiem, czego używacie do budowania aplikacji Reactowych, jak je budujecie od zera? Używacie Create React App, czy może czegoś innego? Create CRA. Zakładam, że gros z was używa CRA. Mimo, że mamy dużo ciekawszych alternatyw w tym momencie, choćby ES Builda, bądź mamy Vite, który jest out of the box. Mamy też Nexta. Mamy też Nexta, owszem, ale chodzi mi o takiego golasa raczej, taki goły projekt. Odpowiednik CRA to w tym momencie możesz spokojnie użyć Vite, aczkolwiek nie jest to raczej default dla większości deweloperów, bo mogę tego nie znać, może to być dla nich jakaś nowinka i wydaje mi się, że Preact i React może być podobna sytuacja, że po prostu idziesz tym, co jest defaultowo wszędzie polecane, czyli React i CRA. Nawet nie za bardzo patrzysz na alternatywy. To prawda. Jak to przykład? To prawda. Aczkolwiek nie ma też w tym nic złego. Nie, bynajmniej. To absolutnie tego nie twierdzę. Ale bardzo fajnie, że wspomnieliśmy o licencjach, bo jak byliście gdzieś w świadku frontendowym w styczniu, to pewnie kojarzycie aferę z Fakerem i Colors. Czyli jeśli mieliście zależność na... Ja nie kojarzę afery z Colors, ale kojarzę aferę z Fakerem. Nie używałem Colors. Nie używałeś Colors? Nie. Okej. Okay. To powiedzmy właściwie o co chodzi. W styczniu, jeśli zrobiliście update dość popularnej node'owej lipki Colors, która, żeby nie było, nie robi może jakoś super dużo, ale była swojego czasu dość popularna, aha, takiej nie zobaczę, ona koloruje nam console logi. Mhm. W skrócie. No ale Faker był, jest. W zastosowaniu... Poczekaj, już przechodzę do Fakera w takim razie, ale wspomnę jeszcze o Colors. To mogliście zobaczyć mniej więcej coś takiego, co widzicie teraz na ekranie, co było powodowane przez ten piękny snippet u góry, który po niezbyt dogłębnej analizie widać, że to jest po prostu ordynarny infinite loop, który wam zawiesi waszą aplikację. Tak. I to się powiązało w czasie z tym, co się wydarzyło w Fakerze, w którym też pojawił się Infinite Loop. Tylko że Faker, jakby źródło problemu było trochę inne. Tak, ale w ogóle co się pojawiło? Tam się pojawił też Infinite Loop, w ogóle całe repozytorium Fakera, czyli dość popularnej biblioteki do generowania fejkowych danych na potrzeby testów. Całe repo nagle zniknęło. Pojawił się... Najpierw się pojawiła wersja 6.6.6.6. Tak. Która zawierała jakiś tam złośliwy kod, który, tak jak mówisz, zawieszał. Zamiast robić to, co miał robić, to takim razem zawieszał proces. Tak, zawieszał na proces i nie wiadomo, do końca było OCB. Pojawiły się na zarówno Colors, jak i na Fakerze jakieś takie wpisy z czapy typu maintainer główny i twórca bibliotek napisał typu o, coś tu się wydarzyło, nie jestem w stanie dojść o problemu i podał to do komita, w którym wprowadził Infinite Loop. Jakieś takie mega trollowe zachowanie, które naprawdę wywaliło dość dużą ilość projektów. No i teraz przejdźmy do tego, o co tu właściwie chodzi. Dlaczego ktoś nagle chciał strollować całe community, które używa naprawdę dwóch popularnych projektów? Wiesz co, opinie są różne na ten temat. Myślę, że należałoby sięgnąć po opinię psychiatrów. Trochę tak. Bo ogólnie koleś, który to stworzył i który tym zarządzał, nagle stwierdził, ja już nie chcę tego robić za darmo, więc będę terrorystą. Tak. I wypuszczę wersję paczki, która jest popsuta i napiszę tutaj swoje jakieś tam przemyślenia. Swoje przemyślenia. I zrobił to z totalną partyzantką z takich popularnych pakietów, które się wywaliły, pamiętam, AWS CLI padł. I naprawdę dużych pakietów. Okazuje się, o czym może wiele osób może nie wiedzieć, to Faker to jest taka paczka do generowania nieprawdziwych danych, z której korzystają dziesiątki wielomiliardowych korporacji, które mają przychody zbyt duże.
Duże. Tak. I nie płacili za to ani dolara. Znaczy, oczywiście, jaka jest natura open source'a, że się za niego nie płaci raczej. Okej. Okay. No i mniej więcej... Aczkolwiek to jakby pobudziło, wydaje mi się, społeczność do dyskusji na ten temat. Tak. I żeby nie było, dwa lata temu właśnie Marek w 2020, także cofamy się mocno w historii, ogłosił, że słuchajcie, nie będę więcej robił darmowej roboty, zapłaćcie mi za utrzymywanie tych pakietów, których wykorzystujecie w firmy z listy Fortune 500. Ja mam dość pracy za darmo. Which was fair. Zdecydowanie. Tak, ja się zgadzam z treścią. Which wasn't fair, to to, że dwa lata później nagle wyciągnął wtyczkę i wprowadził dosłownie złośliwy kod. Bardzo celowo wywalając część internetu. Po czym ciekawą kontynuacją tego było to, że na przykład GitHub odciął go. To jest też ciekawa, pobudziło właśnie dwie dyskusje. W sumie. Pierwsza o finansowaniu, a druga o tym, kto jest właścicielem tych paczek, czy tego kodu. Tak. Bo się okazało, że wcale Marek nie jest właścicielem tak do końca, bo NPM i GitHub bardzo szybko go odcięli od tego. Dokładnie. Jedna i druga firma go odcięła, NPM, od możliwości publikowania nowych wersji pakietów. I NPM cofnął ten release. Tak. Ten co wydaje się trochę dziwne. No, trochę tak. A trochę tak, trochę nie. W sensie tutaj widzę jakieś wyższe dobro, mniejsze zło, ale rzeczywiście firmy nagle przejęły ownership nad tym, co zrobił. Zablokowały mu do tego dostęp. Mogliście widzieć jakieś alerty, które zalecałyby zacofanie się do poprzedniej wersji, nie zawierające tego złośliwego kodu, który po prostu wprowadzał infinite loopa. I całość jeszcze o tyle się ciekawie zaczęło rozbijać, że ludzie, aby poradzić sobie problemem pod tytułem, okej, już nie możemy używać fakera, what to do now. Nie będziemy przecież teraz pisać własnej lipki, która to robi, albo przepisywać na coś innego, bo to wymaga czasu. Ludzie porobili sobie po prostu... Całe szczęście, faker był cały czas, wszystkie wersje były na licencji bodajże MIT. Tak. Więc ludzie zrobili forka poprzedniej wersji, tej 5 coś tam, która działała. Tych forków powstało bardzo dużo. Ale po jakimś czasie jakby społeczność połączyła się, teraz to chyba jest 8 czy 9 osób z różnych środowisk, które tym zarządzają. Stworzyli jeden oficjalny fork, wydali go pod nową nazwą, faker.js/faker. Zmerdżowali do tego też inne forki, wprowadzili jakieś zmiany, zaadoptowali TypeScripta, co jest też dosyć ciekawe. Tak. Bardzo szybko. I to stało się jakby nową oficjalną paczką. I to, co właśnie widzicie, to jest już oficjalna nowa paczka faker.js, która ma innych twórców. Marek tu już nie jest współautorem. Ma też oddzielne finansowanie, co jest też dość ciekawym kolejnym wątkiem. Właśnie, tego. Bo odnośnie dyskusji o finansowaniu, to w jaki sposób można finansować projekty open source? Mi przychodzi do głowy Open Collective jako taki pierwszy... Jako pierwszy, nie? Pierwszy punkt, nie? Czyli miejsce, gdzie możecie albo rekursywnie, albo jednorazowo płacić twórcom różnych pakietów, różnych rozwiązań za ich pracę. Mogą to potem wykorzystać. I okazało się, że ktoś tam płacił za tego fakera jednak na Open Collective. Nie wiem, czy to już było post factum, czy przed, ale z tego, co słyszałem, to ci nowi twórcy tak przejęli również to konto. Przejęli również to konto, bo zwrócili się do Open Collective, że hej, słuchajcie, jest taki projekt jak faker, jest aktualnie dość spora gównoburza, my tutaj przejęliśmy projekt. I co możemy teraz zrobić z kontem fakera na Open Collective? Open Collective im odpisał, że ej, słuchajcie, wspierane są projekty, a nie pojedynczy maintainerzy. Przekazał im to konto, łącznie z kasą, która tam była, tam było chyba 11 tysięcy dolarów. Oni chcą być fair i bardzo próbują się odciąć od tej gównoburzy, którą Marek stworzył. Stworzyli drugi projekt na Open Collective, Faker Legacy, gdzie przekazali, i to jest, jak widzicie, dość publiczna informacja, którą można wytarkować, przekazali mu całą kasę, która była uzbierana na tamtym koncie i kompletnie go odcięli od tego nowego. I on to wypłacił bardzo szybko, tak? Jak widzicie, on to wypłacił i właściwie tutaj temat się trochę zamyka. I przy okazji jeszcze zrobił inną gównoburzę na Twitterze. A mówią, żeby nie negocjować z terrorystami. A mówią. Nie, bo moim zdaniem oni się zachowali bardzo, bardzo fair i community wyszło z tego dość obronną ręką. No ale problem tego, jak monetyzować open source i jak wspierać kontrybutorów, bardzo mocno tutaj
wypłynął i to się też zbiegło w czasie z dużą podatnością w Log4J-u. Log4J, tak. To jest taka biblioteka do logowania w Javie, tak. Która nagle się okazało, że ma bardzo ważną podatność i która ta podatność dotykała... Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, ale chyba większości serwisów, które istniały w Javie w internecie. No, ta biblioteka była używana przez większość tak. serwisów. Okazało się, że to nie było aż takie... Finalnie nie aż tyle usług było zaafektowanych, bo tam była możliwość zdalnego wykonania kodu przy bardzo konkretnych warunkach. Warunkach, ale nadal. Ale nadal, oczywiście. Nadal jest to duża podatność i to się dobrze powiązało z tą dyskusją o Maraku i Fakerze i Colors, bo tam też Log4J, jeśli kiedykolwiek robiliście coś w Javie, pewnie kojarzyć tą lipkę, mega korowa biblioteka w ogóle całego ekosystemu Javy, odpowiedzialna za logowanie, która była niedofinansowana, i rozwijała ją też paru pasjonatów, którzy niekoniecznie mieli już w tym momencie dobre techniczne skille. I to po prostu wynikło czysto z niedofinansowania tej biblioteki, która naprawdę jest bardzo korowa w systemie. I mówiliśmy o Open Collective. Jak finansować tak. open source? I kto powinien to robić? Czekaj, w ogóle jedną rzecz jeszcze muszę dodać. Dodaj. Ciekawą rzecz znalazłbym w kontekście właśnie tego, jak można finansować open source, albo jak można go sprzedawać. Masz Priv.js, gdzie możesz sprzedawać swoje pakiety JS-owe. Mhm. W ogóle i to jest taki trochę marketplace, gdzie możesz nimi handlować. Okej. Okay. Dość crazy rzecz. Ale myśląc o bardziej systemowym rozwiązaniu, to GitHub wprowadził naprawdę dobrą rzecz. Mianowicie GitHub Sponsors. Czyli najpierw sponsors, a potem sponsors only repositories. Czyli dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Dwa wątki. To dawaj o GitHub sponsors, ja pociągnę sponsors. GitHub trochę w pewnym sensie skopiował i rozwinął pomysł Open Collective, ponieważ teraz w repozytoriach, czy w ogóle na swoich stronach na GitHubie, na stronach też teamów na GitHubie, organizacji, można dodać linka do Open Collective albo aktywować sobie konto GitHub Sponsors i zbierać przez nie pieniądze. One są wpłacane przez Stripe'a, tak. Ludzie mogą ci wpłacać, wypłacają. Ja mam bodajże dwóch sponsorów, którzy co miesiąc wpłacają mi 50 zł. I to jest bezpośrednio z poziomu GitHuba. I to jest bezpośrednio z GitHuba. Tak. Więc jest to jakiś sposób, aby finansować open source. Więc jeżeli ktoś robi dosyć popularny projekt, mógłby zacząć promować właśnie GitHub Sponsors, prosić ludzi o jakieś tam, nie wiem, symboliczne datki, które mogłyby się uzbierać do jakiejś pokaźnej sumy, żeby kontynuować jakby... Jest to raczej na zasadzie, że tu jest moja publiczna praca, możecie mi za nią wpłacić, ale właściwie poza satysfakcją i pomocą mi jako maintainerowi nie macie żadnych benefitów. Nie, no jak wpłacą, to zostaną wymienieni na stronie. Tak, można, tak. Można też wypisać inne benefity, ale to już jakby było poza GitHubem. Może możesz napisać, że, nie wiem, wymienisz imię twojego osoby, która ci robi donaty na jakimś streamie. Tak. Żartuję. Znaczy, ja staram się właśnie dojść do tego, co nowego wprowadził GitHub i dlaczego o tym mówimy. Bo wprowadził Sponsors Only Repositories, czyli jesteście teraz w stanie na GitHubie i to jest kolejny ciekawy sposób monetyzacji open source'u, ustawić to, żeby repozytoria były Sponsors Only. Czyli żeby było wyłącznie dla osób, organizacji, które mają GitHub Sponsors i wam płacą. Możecie ustawić jakiś threshold, jak to się po polsku mówi. Limit? Próg. Próg to jest dobre słowo, tak. Próg. Polski język, trudny język. Powyżej którego różne feature są z automatu włączane. A feature to na przykład dostęp do projektów, do repozytoriów wyłącznie dla ludzi, którzy sponsorują. Płacą odpowiednią kwotę, minimalne. To również... Dyskusje. Czyli na przykład można zrobić płatny support za pomocą tego. Jeżeli potrzebujesz płatnego wsparcia, to stań się naszym sponsorem przez GitHub Sponsors i dostaniesz wtedy dostęp do discussions. Albo możliwość zakładania ticketów. Tak, issues. Early access. To mi się bardzo podoba. Ponieważ teraz można zrobić tak, że osoby, które płacą, dostają dostęp do kodu, a osoby, które nie płacą, też dostają dostęp do kodu, ale z opóźnieniem. I to jest w sumie feature, który wiele firm robiło już, nawet możecie o tym nie wiedzieć, ale wiele firm tak robiło, że miały dwa repozytoria. Jedno, w którym był kod prywatnie i drugie, w którym był kod, który się automatycznie aktualizował na przykład co 6 miesięcy. Coś w tym stylu. A teraz jest to system. Mamy pytanie. Siema, ja mam pytanie odnośnie tego, bo się zastanawiam,
Jak według was powinien wyglądać podział, załóżmy, że jest jakieś repozytorium i ono ma jakąś określoną ilość ludzi, którzy się nim regularnie zajmują, to repozytorium jest w jakiś sposób finansowane, to jak rozdzielamy kasę pomiędzy ludzi, którzy robią kontrybucje? Czy wszyscy dostają tyle samo, w zależności od tego, ile kodu napiszą, jak wartościowy jest to kod? To jest świetne pytanie. Ja są różne podejścia do tego. Nie wiem, jak to zrobić dobrze, ale mogę wam powiedzieć, jak to zrobiła dość popularna biblioteka, a mianowicie ESLint. Skądinąd możecie znać. ESLint, jak widzicie, to jest artykuł sprzed 2 lat, miał roczny eksperyment, w ramach którego płacili głównym maintainerom, członkom komitetu sterującego ESLinta, 50 baksów za godzinę kontrybucji do ESLinta. Okej, okej. Nie wiem, jak to robiły inne paczki, prawdę mówiąc. Wiem, że Babel miał takie podejście, że oni faktycznie mieli chyba jedną osobę na stałe, której po prostu płacili pensję pełną. No to w zeszłym roku o tym pisali. I kogoś na pół etatu. Okej, okej, okej. Jak to zrobić dobrze? Czyli no jakby to jest też jakaś forma, że zawiązujesz jakąś postać działalności i zatrudniasz tak naprawdę ludzi, nie? Do pracy za te pieniądze. Tak. Natomiast tak. W jaki sposób wypłacić osobom, które pracują rzeczywiście no, charytatywnie? I jak to weryfikować, na ile jakoś jest ta praca? Tak. I czy to wtedy jest to praca charytatywna? Nie mam pojęcia. To jest chyba ciężki temat. Także ciężko mi się tutaj też ciężko jest zmierzyć tak naprawdę kontrybucje, bo mierzyć to po liniach kodu, czy po... To nie? Moja ulubiona metryka, log. No tak, tak, tak. Ale może po linii kodu, po liczbie linii kodu usuniętych. Tak. To jest moja ulubiona metryka. To bardziej. To Marek by wtedy dużo dostał. To bardziej. Ja tylko chciałem jeszcze wrócić do Sponsors Only Repositories na GitHubie, że to wszystko jest po prostu wbudowane już teraz w GitHuba. Także IMO mega dobry plus w kierunku rozwiązania problemu jak monetyzować open source i jak go wspierać. Także ja jestem tutaj bardzo, bardzo za. Mam... Przepraszam. Ja jestem tutaj bardzo za i to wydaje mi się, że może być dobre przejście do tego, jak duże firmy wspierają open source, na przykład jak robi to Vercel. Jak robi to Vercel? Vercel po prostu zatrudnia ludzi. Jakby... Tyle w temacie. W sensie, jeśli kojarzycie... Szukam odpowiedniego linka. Jeśli kojarzycie takiego pana jak Rich Harris... Ja kojarzę. Kojarzysz? Ja wiem. Ja też znam. Kto wie, kto to jest Rich Harris? Nikt nie wie, bo nikt nie pamięta nazwisk, tylko ty pamiętasz nazwiska i ty ich tak często używasz, że ja też się nauczyłem. Tam już jest napisane. Tak, ale ludzie nie pamiętają nazwisk osób, które zajmują się programowaniem. Come on, to nie są gwiazdy rocka. Nie wiem. Mam jakoś... Mimo, że nie wiem, czy pamiętasz ten trend 10 lat temu, Rockstar JavaScript Developer. O Jezu. No. Long time no see. Dobrze, że już nie wrócił. Ale... Rockstar Ninja. Tak. Wizard. Czyli twórca Svelta przeszedł w zeszłym roku, w listopadzie, po prostu do Vercela. I przeszedł tam, aby bardzo konkretnie rozwijać Svelte. Czyli jest tam na... Full time, po prostu. Płatna praca, powiedział, siema. Full time rozwijać swój... Dajcie mi pieniądze na moje hobby. A Vercel powiedział, okej. Tak. No to coś pięknego, naprawdę. I to nie jest jedna osoba, która tam przeszła, bo możecie też znać tego pana. Kogo? Sebastiana... Magbare. Który był, też nikt go nie zna. Jest jednym z leadów Reacta, który pracował do niedawna w Meta. Aktualnie przeniósł się po chyba 9 latach ze Facebooku, czyli teraz Meta, też do Vercela, gdzie dalej będzie pracował głównie nad rozwojem Reacta. Przy okazji gdzieś też ma jakieś kontrybucje do czołowych projektów Vercela. Czyli to jest naprawdę też dobra opcja, że po prostu zatrudniają ludzi i dają im czas na rozwijanie tych projektów, które kontrybują bezpośrednio do na przykład... Teksta i całego no i bardzo ich płatnych narzędzi. I do ich płatnych narzędzi. Vercel w ogóle jest fajny, ja jestem wielkim fanem, bo oni nie zamykają się tylko na swoje rozwiązania, tak jak niektórzy, tylko oni są otwarci na wszystkie rozwiązania i dzięki temu też zarabiają, bo nieważne, czy przychodzisz od nich narzędzia, czyli Nexta, czy od innego, na przykład Gatsby, i tak możesz zdeployować to u nich i im zapłacić, więc to jest spoko. Co jest też ciekawe, oni na przykład, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Next
który jest rozwijany przez Vercela. I SvelteKit, który rozwija Rich Harris, aktualnie, czyli również Vercel. No to jedna firma właściwie wspiera dwa bardzo konkurencyjne projekty. W pewnym sensie konkurencyjne, bo one są konkurencyjne tylko jeżeli chodzi o open source. Mm. Ale jeżeli chodzi o źródło dochodów, to, są, to nie jest konkurencja, tylko to jest... Leci do jednej sakiewki. Tak, 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 dokładnie. Aczkolwiek to jest też w sobie coś nieoczywistego. O, przepraszam, to nam świeci. Widzimy pytanie. Cześć. Kolejne pytanie. Korzystaliście może ze Svelta, a jeżeli tak, macie o nim jakąś opinię? Co o nim sądzicie? Ja nie korzystałem, ale mam opinię na każdy temat, więc chętnie się wypowiem. Nie, no wygląda spoko. Ja nie miałem okazji robić niczego większego. Bardzo, bardzo mnie urzekła prostota reaktywności w Svelcie. To... Ja mam takie przemyślenie w sumie, które już chyba któryś raz powtarzam, że te projekty typu Svelte albo teraz mój ulubiony Solid.js, one tak naprawdę nie mają szansy, żeby się przebić do mainstreamu takiego, żeby pobić tę topową trójkę, czyli Angulara, Reacta, Vue. Natomiast one bardzo silnie wpływają na rozwój tych trzech narzędzi. Czyli jak pojawił się Svelte, to zaczęła się wielka dyskusja w community na temat tego, czy w ogóle jest nam potrzebny framework, czy nie wystarczy nam odpowiednio wyrafinowany kompilator kodu, który... Svelte jest notabene kompilatorem. Dokładnie. Jak pojawił się Solid, to zaczęła się dyskusja, czy w Reactie nie da się poprawić hooków. No, jest tego masa, tak? Takich małych projektów, które jednak bardzo silnie wpływają na mainstream. True. Więc ja bym to bardziej tak postrzegał, jako ciekawostkę, która być może kiedyś wpłynie na... No nie wiem, ja tutaj chyba nic więcej nie mogę dodać. Sam nie miałem okazji robić niczego większego poza jakimiś Hello Worldami, żeby sprawdzić, jak to, co się z tym je. Ale pozwólcie, że jeszcze wrócę na chwilę do Vercela i tego, jak Vercel teraz operuje, bo z takich ciekawych przejęć Vercel też między innymi wykupił wraz z twórcą. To jest też ciekawe. Turbo Repo. Tak. Bo oni w sumie chyba, czy im są potrzebne te projekty, czy były im potrzebne znane twarze? Jared Palmer, to Formik? Nawet ja znam. Pierwotnie Formik chyba. Tak. W międzyczasie on chyba jeszcze budował konkurencję dla Nexta, taką jakąś małą, z tego co pamiętam. I ostatecznie trafił do Vercela. Tak. Wydaje mi się, że jedno i drugie. W sensie Turbo Repo, czyli jedno z nowych rozwiązań w kontekście Monorepo, zebrało naprawdę dobre opinie i też szerokim echem się poniosło, co nabija marketingową bańkę dla Vercela, plus sam Jared Palmer, który jest dość medialny w naszej bańce deweloperskiej, też nabija Vercelowi. Także wydaje mi się, że znane twarze i znane projekty to jest po prostu coś, czym oni grają. Taki efekt kuli śnieżnej próbują uzyskać, nie? Gdzie tak. Ono się toczy, im bardziej się toczy, tym więcej osób zbiera, im więcej zbiera, tym potem tak. Jeszcze bardziej się toczy. No i wiesz, i to nie o to chodzi, że czujesz się fajnie, że używasz Vercela, który jest zatrudnia takie topowe twarze, których projektów lubisz i używasz. No, także tak, wydaje mi się, że o to chodzi. W sumie to jest dobre pytanie. Czy patrząc na osoby, które zatrudnia Vercel, czy chciałbyś tam bardziej pracować, czy mniej? Oczywiście, że bardziej. Bo wyobraź sobie, że wiele firm ma z tym problem teraz. I wielu deweloperów, okazuje się, nie chce pracować w takich topowych, znanych firmach, dlatego, że one mają takie złą renomę. Albo... znane firmy mają nawet swój akronim piękny. Fang. Od czego jest Fang w ogóle? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. A nie jest od Netflixa, okej. Okay. No. I dlaczego? Musisz wykupić dostęp, żeby zobaczyć ten artykuł. W każdym razie w artykule jest napisane, podlinkujemy. Ty kontynuuj. Ty może usuń, tak, usuń tego. W artykule jest napisane, że Facebook musi płacić swoje, w cudzysłowie, podatek swoim pracownikom, programistom, czyli podnosić im pensję za to, że ma tak złą renomę, że nikt tam nie chce pracować. Tak. Jeszcze chwila. Nie jest tak łatwo. Wszystko usuń. O, jest. Paywall pokonany.
Nam wystarczy tylko nagłówek. To ja z reguły newsy, jak czytam, tylko nagłówki i potem mam opinie na różne tematy. No ale... Ale. Kontynuuj. Co robi Facebook teraz? Bo z nagłówka wynika, że płaci ludziom ekstra... Tak. Nie wiem, czy sprawdzałeś stawki Facebooka dla osób, które mieszkają w USA. Oni mają regionalizację płac. Mają, tak. Ale dlatego ja bym chciał mówić o USA, bo tam łatwo porównywać, ponieważ oni zatrudniają tam dużo firm, zatrudnia tam wiele osób, więc łatwo jest też porównać. I okazuje się, że oni tam płacą jakieś straszliwe pieniądze. Przez straszliwe pieniądze mam na myśli na przykład 1 000 000 złotych rocznie. I zaległa cisza. Deweloperom, nie managementowi, nie... Oni tam mają różne poziomy, tak, od S1 chyba do 9 i nie jakimś tam topowym tech leadom, tylko zwykłym seniorom, takim, których zatrudniają setki. Ale to jest też interesujące, bo nie wiem, jakie macie na to spojrzenie. Pamiętam, jak ja gdzieś zaczynałem w branży, to był taki szczyt, do którego może kiedyś się dojdziesz, typu wow, pracować dla Facebooka, pracować dla jakiejś takiej wielkiej tech firmy. A teraz rzeczywiście ludzie uciekają stamtąd, bo też widzą na przykład, co robi Google i jakim Google jest potworem, monopolistą i co robi, nie wiem, na różnych rynkach typu chińskich i tak dalej. I niekoniecznie może być to etyczne. Mhm. Także totalnie mnie to nie dziwi. A jeżeli mówimy o... Teraz jeszcze sobie zajrzałem do widełek płacowych, bo tu mówiłem o samej pensji. Tak. Natomiast drugie tyle, albo... Dobrze, że w tym A nie ma Atlassiana. Atlassian dobry. Patrzę na USA teraz i na przykład Facebook swoim deweloperom na poziomie E7, co nie jest najwyższym poziomem, bo potem jeszcze jest E8 i E9, to oni mają tak... To jest około 10 lat doświadczenia, czy taki senior solidny, powiedzmy. Oni płacą... około, tak jak mówiłem, około nawet więcej teraz, bo kurs dolara jest wysoko, 1 200 000 złotych rocznie pensji. Crazy. Do tego jeszcze płacą 3,5 razy 4, to jest 12 milionów złotych w postaci opcji na akcje rocznie. Łącznie płacą 20 milionów złotych rocznie. Tak twierdzą, większość w postaci akcji. Crazy shit. Co ty myślisz w ogóle? No, nie wiem. Co my tu robimy? Ja nie ogarniam tego odrobinę głową. Także ja chyba zmienię temat, bo nie jestem w stanie to nic dodać. Tak poważnie mówiąc, dokładnie przytaczając tę liczbę, to jest total compensation na poziomie E7, to jest 3 900 000 dolarów rocznie. Nie wiem, ja tu nie mam komentarza, naprawdę. Tak, bo teraz patrzymy na Polskę, nie? Tak, teraz patrzymy na Polskę. No, ja tu nie mam kompletnie komentarza. W Polsce to jest, wiesz, w Polsce jak w lesie. Ale przechodząc do firm, które deweloperzy lubią, w sensie wracając do nich, to ja bym uzupełnił jeszcze jedną informację odnośnie Vercela. Dlaczego Vercel chodzi na takie zakupy? Bo Vercel dostał 150 baniek dofinansowania. Właśnie głównie na support projektów open source'owych, na rozwijanie projektów, które działają on the edge i na działanie swoich... Takich jak na przykład Graph Edge? Jak Graph Edge, tak. I na rozwój swojego zespołu. Także dość dużo tutaj. Tak, ale to już jest któraś ich runda finansowania, mają bardzo dużo inwestorów. Tak. Fajnie, ja lubię, jestem fanem. Jestem fanem. To inna firma jeszcze, o której mogliście słyszeć dużo, w sensie pewnie otworzyliście lodówkę i tam wam nagle... Który, Michał, powiedz, wybieraj. Który chcesz. Który chcę, dobra. Wiesz co, ostatni. Dobra. Bo w ostatnim jest moja twarz. O której mogliście dużo słyszeć, mianowicie o Remixie. Który dostał przecież dość dużą rundę finansowania też, nie pamiętam ile. I powiedzmy może, czym jest właściwie Remix. Znaczy on dostał Remix. Seed, który był dosyć niski. Znaczy jak na Seeda to i tak był wysoki, ale to jest jednak dosyć mało pieniędzy, mimo wszystko. Ale powiedzmy może, czym jest Remix, zanim wejdziemy w ogóle w temat. Tak też ma być poważnie, czy ma być żartobliwie? Nie, wyobraź sobie React Router, któremu urósł guz. I to jest Remix. Czyli React Router z wsparciem serwerowym. Ja bym tak to ujął. Poniekąd trochę alternatywa dla Nexta, Nuxta i IMO. Tak możecie to potraktować. I to jest projekt, nad którym pierwotnie pracował Michael Jackson. Nie googlujcie Michael Jackson Remix, bo... Wpisywanie Michael Jackson Remix nie ma sensu. To jest zły pomysł, tak. I Ryan
Florence. Florence, twórca Reactu, routera też między innymi. I oni pierwotnie to rozwijali jako płatne narzędzie. Zamknięte. Zamknięte płatne narzędzie. Potem dostali dużą rundę finansowania. Zrobili z tego open source. Dołączył do nich Ken C. Dodds. Ken tam możecie kojarzyć. C. Dodds. Dość znana persona w świadku reaktowym. Znany tak, edukator. To on. Edukator, tak. To on tak wygląda. Taki mało, tak. Mało podobny. Jakbyś tam był. Znany edukator, który ma między innymi Epic React, Testing JavaScript i ma mega, mega dobrą serię blog postów o Reakcie. I on to łączył do nich jako developer experience. Taki, jak to się mówi, ewangelista. Ewangelista, head of developer experience, tego, tak się to fachowo właściwie nazywało. I Michał popełnił... Michał? Ja popełniłem. Rzeczywiście to ja, to byłem ja. Popełniłeś nagranie, gdzie rozkładaliście z Kubą. Tak, siedliśmy sobie z Kubą i założenie było takie, że przejrzymy, o co chodzi w tym remiksie, zrobimy live'a. I zrobiliśmy tego live'a i okazało się, że w tym remiksie, w ich marketingu, nie w samym narzędziu, nie ma tak naprawdę ani krzty czegoś merytorycznego. Znaczy w sumie to można się tego było spodziewać po marketingu, ale no come on, żeby aż tak, to trzeba trochę nie mieć wstydu. Co obiecują? A co się okazało? Nie, no na przykład robił porównanie między remiksem a nextem, gdzie mierzył czas załadowania strony, no wydaje się w miarę obiektywny benchmark, tylko że w nextie wysuwa się na dole taki pasek z ciasteczkami i oni mierzą ten czas załadowania strony do czasu, aż się zakończy animacja wysuwania tego paska, którego w remiksie nie ma w ogóle, bo go nie zaimplementowali. Czyli, że benchmark jest niemiarodajny. Tak, ale potem piszą o tym w artykule, piszą w sumie to, wiecie co, nie ma takiej dużej różnicy, jak pokazaliśmy na tym filmiku. Który, czy na GIF-ie, który jest powyżej. Więc to jest takie, jeżeli ktoś tylko jakby tak przegląda, tak z kim robi przez te artykuły, to się o tym nie dowie. No, ale TLDR, który oni podają, to że remix jest szybszy od Nexta, jeśli chodzi o sterowanie statycznego kontentu. To są tylko opinie. Dynamicznego kontentu. I czy to prawda? To może być prawda, w zależności od kontekstu. Właśnie to jest piękno tego, co oni napisali, bo to wszystko jest prawdą, ale pytanie. Nie musi być. Mam zobacz, pytanie. Łukasz macha ręką. Tak, właściwie... No, dobra, to nie działa. Mam taki termin developer experience i chciałem się zapytać właśnie o to, czy zauważyliście może jakieś ciekawe trendy w tym kierunku, bo zauważyłem, że na tych Twitterze coraz więcej się tego pojawia i może widzicie jakieś... Dobra, okej. Okay. Pytałem o to, czy zauważyliście może jakieś ciekawe trendy pod kątem developer experience, ponieważ padł ten termin przed chwilą i myślę, że może warto byłoby o nim powiedzieć, jeśli macie jakieś ciekawe właśnie, jakiś ciekawy insight. Może u was w firmach coś takiego się dzieje albo wiecie o jakichś praktykach właśnie, które wpływają pozytywnie na ten DX. Ciekawe trendy. Wydaje mi się, że teraz to jest główny jakby taki temat, na którym się skupia bardzo wiele firm. Żeby poprawić developer experience, ale nie tylko dla swoich pracowników, ale też dla osób, które używają narzędzi, które wypuszczają te firmy. Mi się kojarzy bardzo fajny ruch, który gdzieś widać od zeszłego roku, czyli ruch Zero Configuration. Większość narzędzi, nie wiem, rzućmy tutaj przykładowo Turbo Repo już wspomniane, czyli podejście do monorepo od Vercela. Rzućmy tutaj Parcela, czyli właściwie bundler na sterydach. Jeśli po prostu zainstalujecie Go paczkę, na przykład Parcela, ona będzie działała pod jedną komendą. Nie musicie robić ani grama konfiguracji, żeby obsłużyć większość scenariuszy, takich dość podstawowych. Do tego macie bardzo dokładną i szczegółową dokumentację. Do tego macie często jakieś, nie wiem, dłuższe serie artykułów, które opisują, jak coś należy robić. Do tego macie konkretne kursy wideo, które pokazują, jak używać narzędzia albo platformy. To jest też ciekawe teraz... To się ładnie składa właśnie, moim zdaniem, na taki dobry developer experience. Ten trend też widać na przykład po remiksie, gdzie oni mają też serię artykułów remix kontra coś tam. Albo remix dla deweloperów Nexta. Czyli żeby tak ściągnąć osoby, które już używają dobrych narzędzi do innych narzędzi. Właśnie teraz tego nie znajdę, ale Ken C. Dodds, jak dołączył do remixa, może to będzie u niego na blogu, to pierwsze, co się pojawiło, to pojawiło się takie mega obszerne, parogodzinne wideo, gdzie on prezentuje, gdzie on właśnie buduje aplikację od zera w remixie.
już taką dość produkcyjną. Także nie jest to, wiecie, tak. Hello World, tylko jest już dość konkretna, produkcyjna. Ale to jest też aplikacja. Świetny trend, jeżeli chodzi o marketing, bo dostarczanie dobrego developer experience i robienie dookoła tego marketingu powoduje, że ludzie zaczynają pisać aplikacje. Jeżeli pisze się łatwo, to piszą ich więcej. Jeżeli piszą ich więcej, oczywiście, to one się częściej pojawiają na GitHubie, częściej się pojawiają na różnych blogpostach, za darmo zupełnie, tak? Ten marketing. I jakby wieść się niesie. Im więcej osób usłyszy o danym narzędziu, tym więcej zacznie go używać. Im więcej zacznie go używać, tym potem będzie łatwiej zmonetyzować. Jeszcze nie wiem, jaki mają plan na to, ale... Wszystko się, tak. Wszystko się zgadza. I dodam jeszcze do tego, że właśnie pierwszym takim dużym punktem Kenza Sydolsa po dołączeniu do Remixa jest to, że on zaczął nagrywać taki bardzo comprehensive, polskie słowo, nie wiem, kurs na temat Remixa, taki parogodzinny. Mamy jeszcze pytanie. O. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie, bo było nawiązanie właśnie o developer experience i o dokumentacji i tutaj moje pytanie, co uważacie za ważne w dokumentacji? Jaka dokumentacja to ważna i przydatna dokumentacja? Jaka dokumentacja to... Tak. Czekaj, możesz powtórzyć? Jaka dokumentacja? Jaka ważna to, i to dla was ważne jest w dokumentacji? Jak ważna jest dokumentacja? Nie, co dla was personalnie jest ważne w dokumentacji, aby była ona czytelna, dobra i przydatna dla dewelopera? Wyobraź sobie projekt i chcesz się go nauczyć. Co byś chciał zobaczyć w dokumentacji? Okej. Okay. Na dzień dobry chciałbym zobaczyć prosty template projektu. Przejście krok po kroku po rozwiązaniu, jak go stworzyć i skonfigurować, a potem chciałbym zobaczyć jakiś real life scenario. Okej, okay, czyli takie introduction, getting started, tak? Tak, żeby od razu coś zacząć robić? A potem chciałbym mieć cookbooki. Cookbook. Czyli najpopularniejsze problemy i czyli opis, takie, jakie rozwiązać. Przerośnięte faku, jakby. Takie przerośnięte faku, typu, nie wiem, czekaj. Niedawno Vue.js opublikowało trzecią wersję, przy okazji miało major update swojej dokumentacji i naprawdę dokumentację mają świetną, mają krok po kroku przejście, czym właściwie jest Vue z interaktywnymi przykładami. Mają masę drobnych przykładów, którymi możecie się pobawić bezpośrednio na stronie, bez wychodzenia w ogóle z przeglądarki i z ich strony. I na pewno... O, mają też best practices, co jest moim zdaniem też bardzo... Osobny dział o TypeScriptie. Oddzielny dział o TypeScriptie. I jeszcze chyba nie mają cookbooków, ale... I to jest dla mnie też istotne, to jak już skończysz czytać to wszystko, to... Na pewno natrafisz na jakiś problem, który nie był rozwiązany w tych przykładach czy w cookbookach. To dla mnie ważne jest dopiero wtedy tak naprawdę dokładne opisanie API, krok po kroku. Każda funkcja, co robi, co przyjmuje, co zwraca. Tak naprawdę to jest trzeciorzędne, jak się zaczyna czegoś uczyć. API? Tak. W sensie, jak widzisz, jak coś użyć, to po prostu używasz, a żeby doczytać takie szczegóły i szczególiki implementacyjne, to jest gdzieś tam na końcu. Fair, to się zgodzę. No, to, czego ja oczekuję, to szybki ramp-up. Fajnie, jak jeszcze są analogie. Ty mówiłeś, że ostatnio kupiłeś książkę... Kupiłem książkę Rust for JavaScript Developers i ona jest akurat za darmo, więc jej nie kupiłem, ale kupiłem też drugą Rust for Web Developers, którą teraz będę czytał sobie. I tam ona właśnie jest przygotowana w ten sposób, że jest dostosowana do osób, które mają już pewną wiedzę na temat pewnych technologii i właśnie wtedy łatwiej przez analogię się nauczyć. Nauczyć. No, także to jest też dobry punkt, że uczymy się przez analogię. Wiecie, frameworków jest sporo, jak znacie jeden, to po chwili znacie każdy z nich, nie oszukujmy się. Tak? Tak jest? Nie? Nie wiem. Ja na przykład byłem wielkim fanem AngularJS-a. Nie wiem, czy pamiętasz taki framework. AngularJS. Jak robimy przegląd newsów z ostatniego pół roku, to... To z ostatnich 10 lat. To musimy o tym wspomnieć, że AngularJS, wywołany przez ciebie, osiągnął end of life. I z końcem zeszłego roku, dokładnie 31 grudnia 2021, osiągnął kres życia. Wszystkie repozytoria zostały zamrożone. Są aktualnie wyłącznie read-only. Nie psuj. Nie psuję. Okej. Okay. Są aktualnie wyłącznie read-only. Paczki na NPM-ie i na Bowerze zostają, żeby nie było. Dalej możecie AngularJS-a pobrać. Są oznaczone jako deprecated. CDN od Google'a dalej
zostają, strona angular.js.org zostaje, ale nie będzie już żadnego commitmentu tam, nawet nie będzie security fixów, co działo się przez ostatnie 3 lata, bo już wtedy było w takim okresie wygaszania od 2018 roku. I co zrobić i jak żyć, jeśli macie projekty w angular.js-ie? Zmienić pracę. Opcja to nie jest żart, bo ja dokładnie to zrobiłem. W momencie, kiedy ogłosili, że ubijają angular.js-a, to zmieniłem robotę. Tak. Polecam, można. Polecam. Można. Jakby jest rynek pracownika, po prostu się zwolnijcie i tyle. No, jakby. To, co, załóżmy, że jesteście firmą, co możecie zrobić. Jest tutaj parę możliwości. Możecie albo się przemigrować na nowego Angulara i mieć aplikację hybrydową, czyli gdzie działa Angular.js i nowy Angular pod jednym silnikiem. Ja pracowałem w takim projekcie. Przepraszam, w jednym projekcie jeszcze mieliśmy coś, co nazywa się NG React. Wow, to już w ogóle... Most pomiędzy Reactem a Angular.js-em. Oh. Egzotyka. Ale to jest w ogóle, ma dość niedobre wsparcie, takie aplikacje hybrydowe, imigracje, także tutaj warto poszukać. I jest też mega ciekawa opcja, którą ludzie dobrze wyczuli, mianowicie XLTS. Extended Long-Term Support for Angular.js Business Solutions. Możecie wykupić... Czyli to jest taki zespół osób, które nie są oryginalnie związane z Angularem, tylko się w tym wyspecjalizowały, tak? I chcą kasę za wsparcie techniczne, co ma sens. Oni zrobili forka na początku tego roku. To lepiej. Repo Angular.js-a i oni je dalej rozwijają, robią security fixy i tak dalej. I przy okazji robią consulting. Żeby nie było, ci ludzie są dość związani jednakowo z Angularem, bo to są głównie Google Developer eksperci. Okay. I to są również ludzie, którzy rozwijali Angular.js-a, bo oni teraz rozwijają Angulara, czyli są dość mocno powiązani z tym community. O. Także to nie jest tak, że oni są... O. Także to nie jest tak, że oni są kompletnie niezwiązani z tym community. Nie? Przykładowo jest tam ten też Jeff Cross, czyli twórca NRWL od NX-a. Okay. Także ciekawe. Też interesująca opcja. No. Tak. To tak mi się przypomniało. Tak. Miło zobaczyć też Polaka zawsze. Tak jak ten mem z DiCaprio, że o! Oj tak. To w ogóle, żeby zrobić taki wrap-up może. Wrap-up. To może też... Powiedzmy o tym, do czego, jakby w którym kierunku zmierza w ogóle całe to community, społeczność, narzędzia, technologie na frontendzie. Dobra. Bo ja wspominałem o tym, że uczę się Rasta w sumie nie bez powodu. Wcale nie bez powodu. Wcale fair. Pewnie pamiętacie, że kiedyś był taki trend bardzo mocno przez Babela i Webpacka zainicjalizowany, czyli JS in JS, tam JS for JS. Że narzędzia do JavaScriptu... Piszemy w JS-ie i tyle. To jest normalne, w sensie kompilatory często pisze się w tym samym języku, który mają kompilować. Jakby jemy swoje własne, nie wiem, karmę dla psów. To nie działa po polsku. Dogfooding. Tak, dogfood. Tak, i fair. I taki trend żył sobie latami. Aczkolwiek pewnie zauważyliście, że od pewnego czasu bardzo mocno różne narzędzia przenoszą się na Rasta bądź na Go. I to wydaje mi się, że są dwa najpopularniejsze języki, w których teraz poza JS-em pisze się tule do JS-a. No i ESBuild, czyli bundler do JS-a, który w zeszłym roku dość mocno namieszał. Wystrzelił, można powiedzieć. Wystrzelił bardzo mocno. No, on jest napisany w Go. Fuj. Mamy. Aha. SWC. Właśnie. SWC to też jest takie narzędzie. SWC. Kompilator TypeScripta, który jest napisany w Raście swojej. Jest ultra szybki. Tak. I teraz domyślnie w ogóle TS Node, nie wiem czy używasz. TS Node to jest taka wersja Node'a, która potrafi odpalać kod w TypeScripcie. TS Node teraz ma przełącznik minus SWC, który automatycznie włącza SWC i działa, nie pamiętam, 20 razy szybciej czy coś w tym stylu. O, nice. Tylko że nie robi type checkingu, nie sprawdza poprawności typów. A, to ci zaraz powiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ty wiesz dlaczego. Ale powiedzmy w ogóle o trendzie, że ludzie uciekają do innych języków, aby tam pisać bardziej wydajne narzędzia. No to jest w sumie powód, tak? Wydajność. Dokładnie, bo to jest główny powód. I jeśli kojarzycie Roam,
który, nawet nie wiem w sumie, jaka jest teraz przyszłość Roma. On... Czy Rom to jest ten, co miał w logo... Hełm rzymski. Greka? Tak, hełm rzymski. Mm. Grecki. Grecki. Grecki, tak, dlatego to było grecki. Śmieszne. Tak, tak, tak. Przepraszam, grecki. To Rom to było narzędzie pierwotnie rozwijane w Facebooku, chyba od 2019 roku, który miał być w ogóle one tool to rule them all, miał zastąpić Babela, ESLint, Webpacka, tego Pitera, nie rozwijał Facebook? Jesta, i to rozwijał Facebook. I to było pod facebookowym open source'em, po czym twórca, mam z tyłu głowy nazwisko, ale... Zwolnił się, tak? Czy za ślustelą? Zwolnił się. By the way, twórcą jest w ogóle twórca też Babela i Jarna. Jak ktoś pamięta, jak się nazywa człowiek, to dajcie znać. I założył... Krzysztof. I założył jeszcze jedną, jeszcze jednym facetem, który akurat był bardzo mocno w Webpacka, jeśli dobrze pamiętam, uwikłany, ale nie był to Tobias. Założyli właśnie Rom jako oddzielną firmę, która właśnie miała stworzyć jedno narzędzie do wszystkiego. No i ten Rome teraz Rome. Jest przepisywany na Rust, z tego co wiem, tak? Tak, dokładnie tak. To jest też info z... O, właśnie, Jamie Kiley to jest ten drugi osobnik, o którym chciałem wspomnieć. Przepisują to na Rusta, to jest info jeszcze z września zeszłego roku, ale to dokłada kolejny kamyczek do koszyczka, tego, że tule się przepisują z JS na Parcel. Inne... Parcel przepisał większość, właściwie wyszedł Parcel 2. Tak. Oni przepisali większość swojego codebase'u na Rusta, i wydają coraz to nowsze paczki, na przykład Parcel CSS. I widać zresztą po tym wykresie na samym dole, nawet na żółto, że jaka jest różnica w wydajności. Parcel CSS napisany w Raście w porównaniu do innych popularnych narzędzi, na przykład CSS Nano napisany w JavaScriptie. No tak różnica jest... Konkretna. Zauważalna. Różnica jest zauważalna tutaj w tym artykule. Jak go odnajdziecie na ich blogu, znajdziecie... powiedzmy, większe potwierdzenie dla tego, dlaczego oni wybrali tą drogę. Głównie chodzi o oczywisty performance. Next.js. Next.js zamienia powoli, krok po kroku, zamienia swój cały ten tooling, build system, zamienia na Rusta. Podmieniają powoli na, między innymi na SWC. Rozwijają też teraz dużo narzędzi w Raście. W Raście. O. To... Nawet szukali chyba ostatnio dewelopera do teamu rastowego. O. Nice. Tak. Nice. Ej, to powiedzmy o tym... Dlaczego na przykład SWC nie robi type checkingu? Bo nie umie. Bo nikt nie umie. Bo type checking w TypeScriptie robi właściwie nawet w SWC, dalej robi TSC. Dużo akronimów. Ale w bibliotece SWC dalej type checking jest realizowany przez natywny kompilator TypeScripta, czyli TSC. Dlatego, że jednym z powodów chyba jest to, że TypeScript nie ma specyfikacji. Jedyną specyfikacją jest implementacja, która tylko jest w JavaScriptie, TypeScriptie. Tak. I tak naprawdę trudno jest zreplikować dokładnie ten kompilator w innym języku, ponieważ nie ma specyfikacji. Dokładnie. I twórca SWC, powiem wam, jak się człowiek nazywa, Don Yun, tak. Człowiek odpowiedzialny właśnie między innymi za SWC, ale też rozwijający Nexta, też pracownik Vercela, notabene, ładną okay. klamrę tutaj robimy, tworzy port TSC w Golangu. Pytanie brzmi, dlaczego... Ja widziałem też port TSC w Raście, wszystko już innego robione, ale ze znacznie mniejszym wsparciem i znacznie mniejszym dorobkiem. No właśnie on tutaj, co jest ciekawe, zaczął w Raście, po czym stwierdził, że jego kod zawiera taką ilość unsafe, że wybranie Rasta jako narzędzia do tej roboty po prostu nie ma Może po prostu sensu. Nie za dobrze znał Rasta. Wiesz co? Nie. On argumentował to, że dużo tego kodu jest bardzo mutowalnego. Tego kodu TypeScriptowego, TSC. I Go tu po prostu będzie lepszym wyborem. Że musiałby inaczej mocno przerabiać sposób, w jaki to działa. I nie chciałby tego robić, aby nie popełnić babola. Okay. Chciał zrobić port, port a nie nowe narzędzie od zera. No tak. W sumie tak pomyślałem, że można po prostu wykorzystać testy, które oni mają napisane do TSC, żeby testować w JavaScriptie, testować tool napisany w Raście, ale to mniejsza. W każdym razie widzimy pewien trend. Tak. I czy twoim zdaniem warto się uczyć Rasta na przykład? Zależy co robisz. Zależy co robisz. Jeśli robicie, tak jak prawdopodobnie większość z nas, jeśli robicie po prostu aplikacje webowe,
które pozwalają użytkownikom wysłać formularz, wyświetlić podobną tabelkę, zalogować się, to prawdopodobnie go nie użyjecie raz tak. Nie? Chyba, że macie... Nie. Szczerze, chyba, że nawet możecie o tym już nie wiedzieć, że go używacie, bo narzędzia, które są pod spodem, mogą z niego korzystać. Tak. Albo możecie go użyć, jeśli macie jakiś bardzo heavy computation sheet do wykonania. Heavy computation sheet. I chcielibyście przenieść tą odpowiedzialność do WebAssembly i tam napisać w Raście te obliczenia. Albo nawet w Raście binarkę zrobić. Albo w Raście zrobić binarkę. Albo gdybyście chcieli pisać grę i macie jakąś złożoną logikę do wyliczenia. Jakbyście chcieli rysować w WebAssembly po kanwasie, to jest to wykonalne, ale... Ciężkie, bo... Ale mało wygodne. Mhm. Trzeba dosyć dużej ilości danych, prawda, tam nieważne. Tak, tak, jest duży narzut na komunikację. Ale wydaje mi się, że w takim bardzo, powiedzmy, basicowym podejściu spora opcja, że go nie użyjecie. Ja bym nie powiedział, że WebAssembly i Rust to jest killer dla JavaScriptu. To jest bardzo... Będzie bardzo komplementarne. Ale świetnie się uzupełniają, prawda? No, także ja bym tak powiedział, że komplementarne, nie będzie to killer dla jednej albo drugiej technologii. Jasne. A ty? Masz jakiś komentarz jeszcze? Uczę się bardzo, już od dłuższego czasu zresztą, ale teraz chciałbym doszlifować swoją znajomość Rasta. W ogóle też niesamowite pieniądze płacą. Okay. Nie wiem, czy bym chciał pracować przy czymś tak niskopoziomowym w sumie. Coś za coś. Coś za coś. Słuchaj, mamy jeszcze chyba parę minut na ostatni temat. Wybieraj. Pierwszy z góry proponuję. Pierwszy z góry. Pierwszy proponuję. Z góry. Dobra. Ale wybrałem? No. Tailwind. Mhm. Używam, korzystam. Moim zdaniem, nie tylko moim, bo widać to po zresztą ankiecie State of CSS, czy State of CSS. No. Moim zdaniem wielki wygrany tego roku i też zresztą lat ubiegłych. Jeżeli chodzi o satysfakcję, mamy na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to jest też na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o usage, jest na drugim miejscu, zaraz za Bootstrapem, ale zobacz, jak się ostro wspiął do góry. Co jest jakiś mega crazy, bo Bootstrap w którymś momencie zjadł internety. Mhm. I no, siłą rzeczy trzyma się cały czas mocno, a Tailwind skoczył, no, przy jeżeli chodzi lat, o awareness, to mamy tam 90 kilka procent, jak przełączysz jeszcze na ostatnią zakładkę. Jasne. Więc praktycznie wszyscy słyszeli już o Tailwindzie. Ja używam teraz we wszystkich projektach nowych Tailwinda. Rewelacja. Na początku absolutnie mi się nie podobał, nienawidziłem go. W ogóle koncept wydawał mi się brudny, brzydki i dosyć obrzydliwy. A żeby nie było... Zacząłem go używać i jestem absolutnie zakochany. Żeby nie było, gdybyście spędzili pod frontendowym kamieniem ostatnie dwa lata, to Tailwind daje nam... możliwość wygodnego osterowania rzeczy za pomocą gotowych, wbudowanych klas, przez co nasz kod zaczyna wyglądać jak... Co ciekawe. Jak konflikt w Gicie. Wygląda też trochę jak pisanie styli inline. Tak. I to jest tym bardziej prawdziwe od ostatniej wersji, kiedy już nie mamy predefiniowanych klas, tylko praktycznie każda klasa może być dynamiczna. Możemy pisać dowolne właściwości, dowolne wartości, tak jakbyśmy pisali style inline, tylko trochę bardziej jest to spójne i krótsze. Prawda. I oni jeszcze prowadzili jedną dość istotną zmianę w zeszłym roku, której warto wspomnieć, czyli kompilator Just-in-Time. Dokładnie o tym mówię. Dokładnie o tym mówię. Tak. Dobra, okej, okay, fair. No nie. Wszystko jest teraz dynamiczne. Nie? Wszystko jest dynamiczne i to, co jest ciekawe, to to, że już teraz nawet nie tyle, co nie musicie załączać całego bundla, to podczas developmentu nie będziecie mieć całego bundla dodanego do waszej strony, która ma, nie wiem, z 5 mega chyba, tylko na bieżąco, w ramach jak wasz projekt będzie się rekompilował, w wynikowym pliku, który jest faktycznie przesyłany jako asset do przeglądarki, będą wyłącznie te style, których używacie. Tak. To jest tak. Crazy shit i naprawdę i przydatne. Więcej, ponieważ teraz już nie trzeba korzystać ze spredefiniowanej listy klas, tylko można w nawiasach kwadratowych, to jest specjalna składnia, napisać dowolne wartości, dowolne nazwy, dowolne właściwości nawet. Nie wiem, czy to... Jest to trochę dziwne. Ale ja bym dodał jedną rzecz. Dlaczego to jest spoko? Bo pojawiały się potem nieścisłości między tym, jak produkcyjnie działa twoja apka i jakim ma bundle, z tym, co miałeś w trybie deweloperskim. Tak. Bo przecież nie pakowałeś 5 mega na produkcję.
I co? Myślę, że możemy kończyć, bo czas dobiega końca. Czas dobiega końca. Czyli gdybyśmy mieli podsumować trendy, to Rust i Tailwind? To tak zupełnie z innej bańki, nie? To nisko poziomowo, tu bardzo wysoko poziomowo. Tak, ja bym powiedział, że jeśli chodzi o stylowanie, to Tailwind moim zdaniem się bardzo mocno zagości. Jeśli chodzi o rozwój tuli JS-owych, to zdecydowanie będą one coraz bardziej odchodzić od pisania ich w JS-ie. Czy nawet w TS-ie. IMO. A jeśli chodzi o popularne frameworki webowe, to ja bym powiedział, że Remix nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Też zaciekawieniem się mu przyglądam. I to, co jest ciekawe, jeśli używacie React Routera i piszecie aplikację w Reakcie, to rzućcie okiem, już chyba dzisiaj... Na ostatnie zmiany tak, w React Routerze. Już chyba dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale dosłownie wczoraj się zmiany w React Routerze, gdzie dużo bajerów z Remixa przechodzi do React Routera. Mam piękne zakończenie. Powiemy o tym znacznie więcej jutro o 8.45 na naszym kanale na YouTubie w czasie śniadania z programowania, również live. I dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Dziękujemy osobom, które oglądają nas na żywo oraz w internecie. Dziękujemy Randlabowi za zaproszenie i widzimy się chyba na kolejnych eventach. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Michale. Dziękuję Michale. Dzięki wielkie. Tak, my również dziękujemy za wasze przybycie, za bardzo długie i wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania. Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym naszym spotkaniem będzie ich jeszcze więcej. Naprawdę bardzo zachęcamy gorąco do tego, żeby brać udział w dyskusji, czy to właśnie na live'ie, czy na live'ie offline'ie. Oczywiście następne Randlabowe eventy będą się odbywały w różnych miastach. Mamy nadzieję, że kolejny z nich będzie się odbywał w Gdańsku, na który na pewno zaprosimy was wszystkich, tak samo jak i chłopaków, żeby brali udział chociażby jako goście i to oni może zadawali te peski pytania. Tymczasem chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy zapisali się na turniej FIFA, do tego, żeby dołączyć i odpalić właśnie FIFA na konsolach. Powodzenia wszystkim. Oprócz tego może chłopaki będą chcieli rozdać jakieś właśnie gifty. Fanty i oprócz tego nadal stoi wyzwanie, jeśli chodzi o symulator, kto wykręci najlepszy czas, nadal będzie królem symulatora, także jak najbardziej zachęcam. No i teraz będziemy mieli czas na taki nasz własny networking, także możecie śmiało porozmawiać, wypytywać. Chłopaki jeszcze przez chwilę tutaj będą, ale nie otaczajcie ich... Co? Przez długą chwilę. Przez długą chwilę będą, także dobra, możecie ich otaczać śmiało. Okej, jeszcze mam info o tym, że mamy 4 sloty na FIFA, także jeśli ktoś chce ad hoc dołączyć, to jak najbardziej zachęcamy. Są nagrody, więc... Ten fan wygrywa wszystkie fanty. No to w takim razie będzie wielkim zwycięzcą dzisiaj. Dobra, dziękuję wam bardzo za przybycie, no i wszystkim offline'owym, albo online'owym właściwie przybyłym również.